się spotkaliśmy, bo akurat tak się złożyło, że po 3 latach udało nam się spotkać we 3. 3. 3 razy 3. 66. Nam trzeciej szóstki chyba brakuje w tej chwili, bo teraz wszyscy was pytają o to, jak się umiera, jak to tam jest i tak dalej, bo staliśmy, tak, staliście się wręcz ikonami tych opowieści, bo ty to zdaje się nawet zaświadczenie na piśmie, z tego co pamiętasz, pamiętam, masz, nie? że umarłeś. Także mamy spotkanie, że tak powiem, natury cmentarnej. W cmentarnych czasach. W tych cmentarnych czasach właśnie, bo do tego chciałem nawiązać, bo teraz wszyscy trąbią o tym, że tam wirusy, nie wirusy, że ludzie umierają po szczepawkach, po tym, zarażają się i tak dalej. Nie macie wrażenia, że należałoby się naszym widzom, w ogóle wszystkim właściwie, taka informacja o tym, co to znaczy w ogóle śmierć jako taka? Bo ja zauważyłem pewną rzecz. Wszystkie strachy, które mamy, lęki, mają źródło w jednym tylko lęku. Lęk przed niebyciem. A, przed nowym nawet. A przed nowym to też, no bo to jak się porzuca stare, to też się w pewnym sensie umiera, ale ten niebyt cielesny i strach przed tym, co się stanie, czy zostanę przejęty, czy są te struktury, czy ich nie ma, czy ktoś zabierze mi duszę, tak jak często chrześcijanie wyrażają obawy, że przyjdzie diabeł i wrzuci ich do kotła ze smołą, albo że przestaną w ogóle istnieć. I to teraz... Nie, Jarek, tradycyjnie, zaczynam. Bo on pierwszy, on w tych sprawach był pierwszy. Bo w tym zagrożeniu całym ludzie patrzą, no ludzie umierają. Umierają z różnych przyczyn, bo są nieleczeni, to jest jedna z przyczyn. Albo są zarażeni, to jest kolejna przyczyna. Albo sami się zarażają, bo pozwalają sobie eksperyment jakiś wstrzyknąć do krwi. I tutaj głównie dwie sławy nauki mówią nam o tym, że 2-3 lata i zaczną się konsekwencje przyjęcia tego specyfiku i uczestnictwa w tych badaniach genetycznych w sumie. No i ludzie żyją w strachu. Im bardziej żyją w strachu, tym bardziej obniżają odporność i wszyscy w tej chwili sądzę, że alternatywa też i ja też między innymi niestety uczestniczę w tym, że programuję rzeczywistość strachu. Ale czy jest się czego bać? To jest chyba klucz do tego, żeby ludzie wyzwolili się z tego. Bo jeżeli przyjdzie nam oddać ciała z powrotem do przyrody, to co dalej? Gdzie jest nasza świadomość i czy to klucz jest w tej świadomości, jak się ogólnie powtarza, bo temat jest no, oklepany bądź co bądź, nie? No nie ma się czego bać. No. Proste. I to... Koniec, dziękuję. Jak się już to robiło 3 razy i za każdym razem się wracało, bo się chciało, no to już właściwie ścieżka jest przetarta. I no, ginie ciało. Ono właściwie to tak do końca jeszcze nie ginie od razu, tylko po prostu tracimy z nim kontakt, nie możemy nim sterować. W momencie, kiedy nie możemy nim sterować, ale nadal próbujemy i pewne rzeczy się udają podczas tego sterowania, to znaczy sterujemy świadomością, nie mając ciała i to jest taki jak gdyby zastępczy model naszej egzystencji. Może tak powiem. To znaczy fizycznie to już to nie działa, ale nadal nasza świadomość jest w stanie powielić rękę, nogę, kawałek głowy, nabrać kształtów tego naszego poprzedniego ciała. Czyli robi się taki fantom? Tak. Z tym, że zbudowany z materii, która nie jest tą, którą jest materia naszego ciała. Materia, która przenika przez szyby, przez ściany, przez okna. Ale jednak jest materialna w jakiś sposób. W jakiś sposób, więc nawet jak się dwie świadomości spotkają, to one oddziaływują na siebie materialnie, to znaczy
nie jest to tak, że od razu przejdziemy jedna świadomość przez drugą i nie zauważy, tylko przejdziemy wtedy, kiedy będziemy chcieli, ale kiedy nie będziemy chcieli, to nie przejdziemy. Będziemy mogli poczuć drugą świadomość, nie tylko zobaczyć. To jest coś, w tym zrobił wtrącenie, jak ja miałem regresję i zbierałem, jako doświadczenie oczywiście, się nie ukrywam, że zbierałem cząstki siebie i miałem dosyć jedną z poprzednich żyć, dosyć drastyczną, mimo że moje ciało leżało, to jednak widziałem sam otoczenie, widziałem inne świadomości, które stały nad ciałem również drugim, tak? I po prostu żeśmy się widzieli, mimo że żeśmy nie rozmawiali, ale żeśmy jakąś świadomością oddziaływali na siebie, tak? No. To jest i to jest taki stan przejściowy, to są bardzo często może być coś, nie mówię, że to jest norma, ale na zasadzie bardzo takie śmieci drastyczne albo szybkie, które na zasadzie nawet nasza świadomość nawet nie zauważyła, nawet że umarła albo odeszła, tak? No dobrze, ale ten strach, bo ludzi ogarnia strach. Strach jest promowany i jest przedstawiany bo na przykład... się kieruje. Tak. I teraz, jak przedstawia nam się śmierć, zauważcie, całe pokolenia, tysiące lat ludzie umierali i rodzili się. Umierali w sposób naturalny. Przez ostatnie, powiedzmy, 70 lat, 100, promuje się pomalutku, regulując natężenie tej promocji, łącząc śmierć z bólem, z brakiem świadomości, z lekami przeciwbólowymi, koniec końców. Nawet utarły się powiedzenia, że na coś trzeba umrzeć. Tak się na przykład tłumaczą nałogowcy, tak, którzy chcą usprawiedliwić swoją słabość czy skłonność, powiedzmy, do pewnych nałogów. Zdrowym się nie umiera. Takie powiedzonka zaczęły już ukuwać się i być w obiegu jako żarty, czyli są w pełni akceptowane. Natomiast śmierć wcale nie musi być jakby ani bolesna, ani nie musi oznaczać w ogóle śmierci, czyli końca świadomości. Nie, świadomość się nie kończy, to już dowodami jesteśmy na to. Tak. Hipnoza, nie hipnoza, jest mnóstwo relacji różnego rodzaju osób, które już przed nami, prawda, Jarek? Tak. Opisywali różnego rodzaju doświadczenia i nie jest to, że tak powiem, prawdą, że tylko tu i teraz wraz z naszym ciałem my umieramy i koniec, tak? Większość wie o tym, to znaczy może nie tyle wie, bo wiedzieć to mogą ci, którzy umierają i wracają do swoich ciał i tak jak wy możecie o tym opowiedzieć, albo dostają się do przestrzeni, w których widzą mechanizm działania tego wszystkiego, tak jak mi się to wydarzyło. Chociaż raz rzeczywiście chciałem umrzeć przy operacji stomatologicznej, ale to jakby miało miejsce bardzo wcześnie, kiedy ja w ogóle takimi rzeczami się nie zajmowałem. I ludzie zadają pytania, ponieważ nie przeżyli tego, a promocja w tej chwili informacji takiej, czy propagacja właściwie tej informacji, że nastąpi na przykład jakiś reset, czy też nie, że on był wielokrotnie, że ludność jest niepotrzebna, że nadchodzi czas żniw, na przykład są tacy, co propagują taką wiadomość o zbieraniu żniw w postaci luszu. Też ciekawa teoria, prawda? I jak ma się zachować człowiek, który się obudził, ufa, że istnieje życie po śmierci, jakkolwiek by je nazwać, czy też po prostu śmierć istnieje tylko na poziomie biologicznym, czy też ja mówię trzeciogęstościowym, to nie jest istotne, jak to nazwiemy. Istotne jest to, żeby ten strach, który przed na przykład takim ostatnio promowanym często resetem móc opanować, żeby ta świadomość nie odchodziła w panice, bo wtedy to oddzielenie moim zdaniem jest trudniejsze. A później zaczynają się jeszcze kolejne pytania. Czy tam przychodzą Jezusy, Buddy, strażnicy, przechwytują nas do pułapek inkarnacyjnych, czy nie? Jak tego uniknąć? Jest mnóstwo takiej niepewności w
tych ludziach, którzy się już interesują, bo ci, co się nie interesują i się nie obudzili, żeby w ogóle pomyśleć na ten temat, to ich w ogóle nie zainteresuje nasza rozmowa, bo oni prawdopodobnie nie zrozumieją jej. Ale jaką tak, dać radę ludziom, kiedy przyjdzie na przykład, tak jak w wielkich filmach katastroficznych, wielkie tsunami i stoimy na brzegu i jak się nie przestraszyć? Nie? Znaczy, ponieważ robiliśmy to wielokrotnie, więc możemy powiedzieć, że stamtąd się wraca. Że wilczy bilet. Zawsze za wcześnie. Potem możemy jeszcze powiedzieć, że nikt nas nie chciał przechwycić, nikt nam nie chciał zabrać energii. Wręcz byliśmy zaopiekowani. Ta świadomość, która po mnie przyszła na przykład, ale to jest pewnie reguła, ona wiedziała, co robi. Ona zjawiła się wtedy, kiedy była potrzebna. Wtedy, kiedy moje ciało już nie funkcjonowało, nie miałem kontaktu z nim. Natomiast była świadomość, która jeszcze na poziomie, dokładnie na poziomie tego ciała, jeszcze w nim tkwiła, ale nawet już nie miała połączenia. Mhm. Więc inteligencja tej postaci, czy tej świadomości, była na bardzo wysokim poziomie i to była świadomość, która wiedziała naprawdę dużo o tej drugiej stronie i to nie był przypadek, że tak się po prostu zaopiekowała, bo ona potrafiła wyczuwać wszystkie moje stany emocjonalne, które były dla mnie, osoby, która już umarła, były nowe. Ja nie znałem, nie pamiętałem ich. One mi się tak jak gdyby przypominały przez mgłę i ona cały czas pilnowała, żebym no płynnie, spokojnie przeszedł przez ten moment. Było takie zjawisko, że mówię, no, byłem wyciągany do góry i tak jak w Luna Parku na karuzeli czasami jesteś zaniepokojony tym, że przyspieszenie jest za duże na ten moment. Potem się do tego przyzwyczajasz, więc właśnie tak było w owym czasie, że regulowała przyspieszenie do takiego poziomu, w którym ja byłem spokojny i cały czas byłem pewien, że jeżeli to przyspieszenie będzie za duże, to analizując moją reakcję, ta świadomość zmniejszy przyspieszenie. No w ten sposób mogę to określić. Było zjawisko, nie wymykało się tej świadomości spod kontroli. Ale nie było żadnego przymusu, że musisz coś odrabiać, tak jak jest to w historiach karmicznych. Nie, więc to była jakby, żebyś nie zabłądził, idąc w lesie, to ona pokazywała ci wyjście z lasu w ten sposób. Nie było żadnych warunków wstępnych. To się pojawiło samoistnie z jej strony, w odpowiednim momencie i skończyło się również tak szybko do tego momentu, kiedy to było potrzebne. Jeżeli ja wypowiedziałem, widzisz, bo to wiele płaszczyzn jest, była próba porozumienia werbalnego, ale były też intencje i tak samo ona odczytywała te intencje, czyli to potwierdza to zjawisko, że my jesteśmy po prostu transparentni. Jak tu narozrabiamy, to tam wszyscy wiedzą o tym, że żeśmy narozrabiali, bo po prostu tego się nie da ukryć. I tak właśnie było z tą świadomością, z tą taką, która mówię, mnie odprowadzała. Ja tą transparencję poczułem, co prawda ja nie umarłem w sposób fizyczny, ale też tą transparencję poczułem i to jeszcze w pewnym sensie w czasie odwrotnym wektorowo, tak jakby czas cofał się i to doświadczenie wywołało na mnie ogromne wrażenie. Też nie było tam strachu, ale czy nie sądzisz, czy nie sądzicie, że te opowieści ludzi, którzy mówią o tym, że jacyś strażnicy na nich czekają, kredni, że się pojawiają takie holograficzne postaci, na przykład znane z zwierzeń, wyznań jakichś religijnych i tak dalej, to teraz ci, którzy to przeżyli, a nas oglądają, mogą powiedzieć,
No dobra, tylko nie chcę promować żadnych mesjanistycznych trendów. Jest to mi obce, wręcz obrzydliwe. Mhm. Ale mogą powiedzieć, no dobra, ale ja takie coś przeżyłem, a wy nie. To albo ja jestem wybrańcem, albo wy jesteście wybrańcami jakimiś. Jest troszeczkę inne zjawisko. No właśnie. Ja wiem o tym, ale jest inne zjawisko, więc załóżmy, że osoba, która umiera, wydaje ostatnie tchnienie, ona się próbuje kurczowo trzymać tej rzeczywistości i w momencie, kiedy nie może się z tym pogodzić, na pewno jest taki moment, kiedy on by chciał, załóżmy, chciałby jeszcze ruszać nogami, powierzgać w tym sensie, poczuć tą kontrolę i nagle nie ma tej kontroli. I w tym momencie jest taki niepokój, w którą stronę my się udajemy. To znaczy jest jakiś proces, który się zaczął i teraz nie wiadomo, czym on się skończy. W tej chwili już nie mogę ruszać nogami, ale za chwilę. Nie będę miał kontroli nad rękami i oczami, a być może jeszcze moje myśli wygasną.